Napisz równanie prostej o współczynniku kierunkowym 1 trzecia i przechodzącej przez punkt minus 12 minus 14 trzecich. Więc to jest zadanie bardzo podobne do poprzednich. Czyli tak, napiszmy sobie równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli y równe mx plus n. No m to jest współczynnik kierunkowy i on jest tutaj podany, czyli nasze równanie to jest y równe 1 trzecia x plus n. No i wiemy jeszcze, że ta prosta przechodzi przez ten punkt, to współrzędnik x równy minus 12, y równy minus 14 trzecich. To znaczy, że współrzędne tego punktu spełniają równanie tej prostej. Wobec tego, jeżeli podstawimy współrzędne tego punktu do tego równania, to pozwoli nam wyliczyć n. Dobrze, czyli y równy minus 14 trzecich równa się 1 trzecia razy x, czyli razy minus 12 plus n. Dobrze, czyli minus 14 trzecich równa się minus 12 trzecich plus n. No i chcemy to rozwiązać ze względu na n, czyli dodajemy 12 trzecich do obu stron. I w ten sposób zostajemy po prawej stronie, tu mamy tak, n równa się minus 14 trzecich plus 12 trzecich, czyli może przejdźmy tu, n równa się minus 2 trzecie. Zatem równanie naszej prostej to y równa się 1 trzecia x minus 2 trzecie. I to jest szukane równanie prostej. Współczynnik kierunkowy 1 trzecia i ta prosta przechodzi przez zadany punkt o współrzędnych x równe minus 12, y równe minus 14 trzecich. No może sprawdźmy jeszcze, że nie pomyliliśmy się, czyli rzeczywiście 1 trzecia razy minus 12 minus 2 trzecie to jest, no właśnie, minus 12 trzecich minus 2 trzecie, czyli minus 14 trzecich i rzeczywiście to jest y.